Podstawowe kroki, jakie podejmują psychologowie pracujący w analizie behawioralnej stosowanej do modyfikacji zachowania, rozpoczynają się od identyfikacji zachowania do zmiany. To nie musi być jakieś pojedyncze zachowanie, to może być tak zwana klasa zachowań, czyli różne formy prowadzące do jakby tego samego celu, do tych samych konsekwencji. Ale najczęściej jest to jakieś jedno lub wiele wybranych zachowań, które muszą jednak być bardzo precyzyjnie definiowane. Definiowane w sposób taki, który się bardzo łatwo daje przełożyć na pomiar, pozwalać na zliczanie tych zachowań i ich obserwacje. To nie będą żadne etykiety, to będą bardzo konkretne definicje, a takie, które później właśnie nie będzie stosowane wobec nich, nie będą stosowane wobec nich określenia typu często ktoś coś robi, albo rzadko, albo całkiem często, czy coś w tym stylu, jak czasami mamy do czynienia w kwestionariuszach pytających nas o to, jak często właśnie angażujesz się, zauważasz jakieś rzeczy w przyrodzie. Rzadko, dosyć często, często, zawsze. Tak? Tu będzie chodziło o możliwość bardzo konkretnego określenia częstości pojawiania się tych zachowań. Poniekąd mówiąc o tym, przechodzę od razu do drugiego kroku, który z tym jest silnie powiązany, mianowicie właśnie do pomiaru częstości występowania tego zachowania na samym początku. Wtedy, gdy ktoś nam przedstawia swój problem. To może być problem w ramach organizacji, funkcjonowania pracownika jakiegoś, to może być oczywiście problem z dzieckiem z autyzmem jakiegoś rodzaju. Analiza behawioralna zawsze będzie zaczynała swoje działanie od bardzo skrupulatnego i rzetelnego pomiaru poziomu podstawowego tego zachowania, znowu nie opierającego się właśnie na jakichś takich subiektywnych odczuciach rodziców czy szefa, że zbyt często, zbyt rzadko czy coś w tym rodzaju, tylko dokonuje się albo w najprostszym układzie po prostu zliczania w określonych dniach częstości występowania danego zachowania, albo w przypadku zachowań, które trudno byłoby w ten sposób policzyć, zlicza się na przykład okresy czasu, w których to zachowanie się pojawia i występuje tam wielokrotnie, ale potem nie ma. I znowu w jakimś momencie zaczynają się pojawiać te zachowania i potem znowu to się kończy. Tak? I istotne jest, ile jest tych interwałów takich czasowych zawierających to zachowanie na przykład w ciągu doby. To mogą być próbki czasowe, gdzie arbitralnie przyjmuje się, że będziemy obserwować nasz obiekt co 15 minut przez 5 minut i mierzyć, ile w ciągu tych 5 minut, kiedykolwiek nie minie 15, tych naszych zachowań tam będzie. To okaże się niezwykle istotne dla rzetelnego później zobrazowania, iż nasze podjęte oddziaływania wywarły jakiś skutek na to zachowanie, bo one też nie będą opierać się na subiektywnych odczuciach, że poprawiło się trochę albo bardzo znacznie, tylko będzie chodziło o to, by dokładnie pokazać czarno na białym, na wykresie, gdzie każdy sceptyk patrząc na to będzie wiedział, że rzeczywiście wprowadzono modyfikację i zachowanie uległo zmianie. Kiedy mamy ten etap pomiaru podstawowego za sobą, zidentyfikowane zachowanie, dokonywana jest analiza funkcjonalna tegoż zachowania, a mianowicie chodzi o to, by zaobserwować, to najprostsza metoda to obserwacja właśnie, co poprzedza wystąpienie tego zachowania, a czym to zachowanie też się kończy.
Zatem można by z grubsza, dla uproszczenia powiedzieć, iż chodzi o to, by zdiagnozować, jakie bodźce prowokują pojawienie się tego zachowania i jakie są konsekwencje tego zachowania, które sprawiają, że ono później znowu zaczyna występować. Bardzo często w analizie behawioralnej nie robi się tego tylko poprzez obserwacje, ale poprzez eksperyment, poprzez inicjowanie różnego rodzaju sytuacji, poprzez wprowadzanie różnego rodzaju bodźców, które sądzimy, że mogą tu odgrywać rolę, poprzez wprowadzanie i wycofywanie różnych konsekwencji tych działań podejmowanych przez naszą osobę, którą się zajmujemy, po to, by móc rzeczywiście poznać, co to są za sytuacje, gdzie to zachowanie występuje i jakie to są konsekwencje, które te zachowania utrzymują, po to, by zacząć pracować nad zmianą tych bodźców albo tych wzmocnień, co będzie miało na celu zmianę zachowania. Tak? Czyli na tej podstawie planujemy, a później wprowadzamy naszą interwencję. Planując właśnie, jakie rodzaje wzmocnień, w jakich sytuacjach będziemy prowadzić nasze oddziaływania, wprowadzając często tak zwane operacje ustanawiające, mówiąc inaczej, motywując w pewien sposób naszą osobę badaną, czy osobę, która bierze udział w tej modyfikacji zachowania. W badaniach na zwierzętach robionych, czyli w eksperymentach, operacje ustanawiające to nic innego jak na przykład deprywacja pokarmowa, jeśli chcemy wzmacniać zachowanie szczura czy gołębia jedzonkiem, tak? To go przez jakiś czas tego jedzenia pozbawiamy i dzięki temu później uzyskujemy współpracę z jego strony. Jeśli chodzi o człowieka, to oczywiście jest to trudne do wykonania w ten właśnie sposób, ale także można znaleźć jakieś bardziej specyficzne rodzaje na przykład pożywienia, które, mówię o takich bardzo prymitywnych bodźcach wzmacniających, które często są stosowane na samym początku terapii z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Tak? Na przykład jakieś cukierki typu M&M'sy, które akurat to dziecko lubi, no to prosi się rodziców i otoczenie dziecka, żeby po prostu go nie karmić bez przerwy tymi M&M'sami, pozostawiając jakby siłę tego smaku i tego wzmocnienia na sytuację terapeutyczną, na sytuację, gdy będziemy uczyć to dziecko określonych zachowań. Jest też tak, że oczywiście nie za każde zachowanie to dziecko od razu dostaje M&M'sy, być może na początku tak, ale potem stopniowo musi nagromadzić. Tak? M&M'sy są uzależnione od liczby punktów, które dziecko za właściwe funkcjonowanie zbiera i dopiero zbieranie określonej liczby punktów gwarantuje otrzymanie wzmocnienia. Potem to z kolei jest zamieniane na wzmocnienia społeczne i tak dalej, ale to się dzieje w trakcie już tejże interwencji i łączy się z zaplanowaną wcześniej generalizacją. Chodzi o to, to zresztą jest częsty zarzut formułowany przez laików wobec analizy behawioralnej stosowanej, że no cóż z tego, że nauczymy dziecko jakiegoś tam działania w zamkniętym pokoiku na uniwersytecie, w kontakcie dziecko-terapeuta, kiedy ono wyjdzie z tej sytuacji, z tego kontekstu, pójdzie w świat i nie będzie się w ten sposób zachowywać, bo nie będzie tam ani tego terapeuty, ani właśnie inny kontekst i tak dalej. To wszystko bierze się pod uwagę w stosowanej analizie behawioralnej, zawczasu planując właśnie sposoby zgeneralizowania tego zachowania, które chcemy wykształcić, które chcemy nasilić u naszej osoby w kontekstach innych niż tylko kontekst, w którym ma miejsce doświadczenie, uczenie czy ten trening behawioralny.
osoba może pracować z różnymi terapeutami, różnego rodzaju wzmocnienia mogą być stosowane, różne konteksty sytuacyjne mogą być stosowane, nie tylko ten jeden pokój, różne inne miejsca, najchętniej środowisko naturalne, w którym dana osoba przebywa. A jeśli początkowo uciekamy się do tych wzmocnień typu cukiereczki, stopniowo przechodzimy na wzmocnienia społeczne. Poza tym modyfikujemy zachowania, które są użyteczne z punktu widzenia tej osoby, a zatem takie, które po wyjściu, po zakończeniu terapii nadal w cudzysłowie opłaca się wykonywać, a które będą społecznie dalej wzmacniane, bo są po prostu zachowaniami, które na co dzień powinny być w repertuarze, bowiem są potrzebnymi zachowaniami. Tak? Nikt tu nie uczy jakichś sztuczek typu przeskakiwanie psa przez płonącą obręcz w cyrku, z czym w życiu codziennym ten pies pewnie będzie miał mało do czynienia. Tak samo tutaj nie uczy się jakichś pokazowych form zachowania, na których można spektakularnie pokazać, jaką to my mamy siłę sprawczą, tylko uczy się takich zachowań, które powinny znaleźć się w repertuarze zachowań zdrowio, normalnie w środowisku swoim funkcjonującej osoby, bo po nich pojawiają się właśnie wtedy odpowiednie konsekwencje. Jednym z też ostatnim krokiem analizy behawioralnej w zmianie zachowania jest pokazanie, iż to rzeczywiście nasze oddziaływania wywarły te zmiany na przedmiocie, podmiocie naszej pracy, a nie upływ czasu. Tak, te 5 lat spotkań terapeutycznych, to przez te 5 lat tak wiele się zmieniło, że w końcu uzyskaliśmy poprawę, czy różne inne. Tak. Analiza behawioralna bardzo dba o to, by pokazać, iż to właśnie nasze oddziaływania sprawiły, że zachowanie uległo zmianie. Wizualnie ma to postać wykresów pokazujących tę częstość zachowania na początku, ten pomiar podstawowy aktualnej przed terapią częstości określonego zachowania i potem na tym samym wykresie mamy przedstawione kolejne etapy, kolejne próbki czasowe podczas stosowania naszej interwencji, gdzie wyraźnie widać, że od rozpoczęcia tej naszej interwencji na przykład ta częstość zachowania wyraźnie wzrosła i nie potrzeba do tego też żadnych analiz statystycznych, które by uwiarygodniały tę zmianę. Ta empiryczna ocena skuteczności wymaga też bardzo często w takiej postaci, jak to przedstawiłem, można by też sądzić, że coś specyficznego się zdarzyło w tym momencie, kiedy wprowadziliśmy modyfikację, że częstość tego zachowania wzrosła. Można by mieć wątpliwości, czy to rzeczywiście nasze oddziaływania. Czasami stosuje się pewne plany eksperymentalne w ramach terapii, gdzie mamy okres bez naszej ingerencji, potem wprowadzamy nasze plany modyfikacji i częstość zachowania rośnie, potem wycofujemy na jakiś czas nasze oddziaływania, częstość zachowania spada, potem wprowadzamy znowu nasze modyfikacje i znowu częstość zachowania rośnie. Tej samej osoby pokazujemy zatem, że uzyskujemy powtarzalny efekt. Każdorazowo wprowadzając modyfikacje, zmieniając to zachowanie. Możemy w podobny sposób potraktować kilka osób, z którymi pracujemy, tylko na przykład w różnym momencie w czasie wprowadzając naszą modyfikację. Wtedy mówimy o takim podejściu, w którym stosowane są różnej długości te okresy podstawowe. Pomiar tego zachowania, zanim wprowadzimy modyfikację. I u jednej osoby jest on krótszy, pojawia się modyfikacja i występuje wzrost zachowania. U innej osoby ten pomiar podstawowy jest dłuższy, wprowadzamy modyfikację i wtedy się ten wzrost pojawia.
przy okazji widzimy również powtarzalność, że jakby ten sam sposób oddziaływania w tym samym kierunku zmienia działanie różnych osób. Także tak generalnie przedstawia się podejście do modyfikacji zachowania w ramach analizy behawioralnej. Można by się zastanowić, jakby próbując to podsumować, nad tym, co jest w tym wszystkim tak najbardziej specyficznego. Myślę, że pierwsza najważniejsza rzecz to koncentracja na zachowaniu. Na tym, że zachowanie jest przedmiotem naszego zainteresowania, precyzyjnie zdiagnozowane, a nie pracujemy nad zmianą jakichś etykiet, jakichś ogólnych określeń. Ktoś jest leniwy, a my naszym oddziaływaniem sprawimy, że będzie pracowity. To jest niedopuszczalny sposób definiowania przedmiotu zmiany w analizie behawioralnej. Tak? Tam zawsze zadamy sobie pytanie, co to znaczy, że jest leniwy? Jakie zachowania, w jakich kontekstach składają się na to, że ktoś kogoś w ten sposób chce określić? I pracujemy nad zmianą właśnie tych konkretnych zachowań. A to, że ktoś potem powie, że sprawiliśmy, że człowiek jest pracowity teraz, a nie leniwy, no to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by ktoś takiego określenia użył, ale na pewno nie użyje go nikt związany z analizą behawioralną. Naukowe podejście do zachowania polega na tym, że wszystko dzieje się, nawet te oddziaływania praktyczne mają posmak działań eksperymentalnych z tą właśnie wprowadzaniem manipulacji, wycofywaniem i takim doświadczalne pokazanie, iż nasze oddziaływania zmieniają funkcjonowanie człowieka. Pragmatyczne podejście do zmieniania zachowania generalnie oznacza, że szukamy zachowań, które warto zmieniać, które mają praktyczne znaczenie w funkcjonowaniu człowieka w jego środowisku. Szukamy takich rozwiązań, które najbardziej skutecznie zmienią to zachowanie. Bardzo jasno i jednoznacznie także definiowane są tutaj stosowane procedury. Generalnie tak, by każdy człowiek, każda inna osoba związana z analizą behawioralną mogła dokładnie powtórzyć nasz sposób działania i szczęśliwie uzyskać podobne efekty. Przyczyny naszych działań, powody naszych działań, to już o tym wspominałem, umieszczane są tutaj w środowisku. W związku z tym to, co zmieniamy, to też warto pamiętać o tym, że zmieniamy środowisko. Tak naprawdę nie zmieniamy człowieka jako takiego, zmieniamy warunki środowiska, w jakich funkcjonuje. Te konsekwencje jego działań środowiskowe zmieniamy konteksty, w jakich ma miejsce jego funkcjonowanie i to przez to uzyskujemy modyfikację zachowania człowieka. Nie mówimy o tym, że zmieniamy w wyniku terapii, nie wiem, na przykład elastyczność jego struktur poznawczych, bowiem unikamy odniesień do jakichś hipotetycznych procesów, które się gdzieś tam być może w człowieku dzieją, nieobserwowalnych dla nas w ogóle. Nie odwołujemy się do jakichś wewnętrznych motywów zachowania w wyjaśnianiu, między innymi dlatego, że jest to z punktu widzenia analizy behawioralnej troszkę niepraktyczne, bowiem to, co jest w zasięgu naszych możliwości, jeśli chodzi o modyfikacje, to po prostu właśnie środowiskowe pewne aspekty, które możemy zmienić. Tak? A to, co gdzieś tam się w środku dzieje, jak? Psychologowie związani bardziej z fizjologią, biologiczni, no mogą zaproponować wszczepianie elektrod do różnych struktur w mózgu po to, by modyfikować ludzkie zachowanie. Psychofarmakolodzy mogą zaproponować podanie różnych leków, które zmienią zachowanie. Neurochirurdzy mogą usunąć z mózgu określone struktury, by zmienić zachowanie, ale tego wszystkiego nie robią psychologowie. Psychologowie pracują na zupełnie inny sposób z ludźmi, abstrahując już od tego, czy byśmy byli bardzo skłonni poddać się jakimś właśnie wszczepianiu elektrod do mózgu, wtedy, gdy nadużywamy oglądania telewizji na przykład. Tak? I oczywiście można by to zrobić, ale tak, pozostawiam Państwu wybór.
Analizę behawioralną, mamy wybór, właśnie, mamy analizę behawioralną, mamy wybór. Optymizm i idealizm to jest już na zakończenie tych cech wyróżniających analizę behawioralną, a myślę, ważne stwierdzenia. Ktoś mógłby tu jeszcze utopię dopisać, czy utopijną wizję tego wszystkiego. A optymizm między innymi polega na tym, ja go często tak rozumiem, iż nie rodzimy się skazani na to, kim zostaniemy, kim jesteśmy. Nie, drzemią w nas wszystkich ogromne możliwości i możemy, wykorzystując wiedzę o prawach uczenia, o tym, jaki wpływ ma na nasze funkcjonowanie środowisko, zmieniać siebie. Mamy też możliwość zmieniania innych, jeśli o nas o to poproszą, albo jeśli społeczeństwo nas poprosi, by kogoś zmienić. Optymizm i idealizm to także wiara w to, że analizę behawioralną, że stosując bardziej powszechnie w różnych społecznych sytuacjach, można by uzyskać dużo większą łatwość i skuteczność zmian właśnie w kontekście społecznym, uzyskać większe zainteresowanie ludzi sortowaniem śmieci, na przykład dbaniem o środowisko bądź angażowaniem się w działania w ramach lokalnych grup społecznych, organizując się do jakichś wspólnych przedsięwzięć. To także wiara w to, że często nie zdajemy sobie nawet sprawy, ile w nas jest możliwości różnego rodzaju, które można uruchomić poprzez mechanizmy wzmacniania, poprzez odpowiednie treningi behawioralne. Gdyby kogoś z Państwa zainspirował ten krótki wykład dotyczący analizy behawioralnej do dalszych poszukiwań w celu dowiedzenia się czegoś więcej lub znalezienia większej liczby argumentów, które umocnią Waszą negatywną postawę wobec analizy behawioralnej, to proponuję zacząć od poszukiwań na trzech stronach w sieci, mianowicie na stronie największej organizacji analizy behawioralnej, Międzynarodowego Towarzystwa Analizy Behawioralnej, lub na stronie Centrum Badań Behawioralnych w Cambridge, gdzie jest ogromnie wiele materiałów, zwłaszcza dotyczących edukacji, dotyczących także wychowania dzieci, dotyczących stosowania analizy behawioralnej w praktyce, w organizacjach. A jeśli ktoś lubi czytać, zwłaszcza w języku polskim, to proponowałbym zerknąć na naszą stronę Polskiego Towarzystwa Analizy Behawioralnej, gdzie znajdziecie Państwo więcej materiałów i mnóstwo również ciekawych linków do stron, na które sądzimy, że warto by było zajrzeć, poszukując informacji. Bardzo dziękuję.